Bibliowrotek to podcast Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, poświęcony literaturze, kulturze, a także bibliotece, jako miejscu, w którym każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. W kolejnej odsłonie cyklu z Biblioteką na Ty porozmawiamy o muzyce, dobrych genach i literackich inspiracjach. Będzie bluesowo, folkowo i jazzowo. Zapraszam. Edyta Więcek, dzień dobry, słuchają Państwo 7 odcinka podcastu Bibliowrotek. Dzisiaj w ramach cyklu z Biblioteką na Ty rozmawiać będę z członkami zespołu Obywatele DT. Jest ze mną Norbert Giza i Ryszard Strep. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. W skład formacji wchodzi również Jakub Dybowski, który nie mógł być dzisiaj razem z nami, ale pozdrawiamy go serdecznie. Tak jest, pozdrawiam Jakuba. Proponuję krótką, sentymentalną podróż w przeszłość, kiedy można było jeszcze normalnie koncertować. Obliczyłam, że wystąpiliście u nas 3 razy. W 2018 roku zagraliście na finisarzu wystawy Moniki Rzepki i Sylwii Kubiak, naszych dąbrowskich lokalnych artystek. W 2019 roku współtworzyliście atmosferę Narodowego Czytania. Tak jest, pamiętamy wszystko. Ale co najważniejsze, w tym samym roku, w listopadzie, odbył się wasz pierwszy indywidualny koncert pod tytułem Sąsiedzkie Tango. Doszedł jeszcze do tego taki krótki, mały epizod. Norbert, pamiętasz, wspomogłeś wokalnie, instrumentalnie Ingę Piotrowską. A tak, pamiętam. Tam graliśmy chyba niedużo kawałków. Inga wtedy też odczytywała swoje wiersze. Tak, to był wieczór poezji Ingi, tutaj u nas się odbywał w bibliotece. Pochodzicie z Dąbrowy Tarnowskiej, ukończyliście szkoły muzyczne. Skąd się w ogóle wzięli Obywatele DT? Czy to była taka przemyślana decyzja, czy raczej spontaniczna? To była bardzo naturalna kolej rzeczy, można powiedzieć. Od zawsze wspólnie muzykowaliśmy przy różnych okolicznościach, od bardziej luźnych do nieco bardziej zorganizowanych. Natomiast zawsze każdy z nas miał do czynienia z instrumentem, czy to podczas standardowych takich rodzinnych spotkań zaczęliśmy wspólnie muzykować, potem zaczęliśmy z tą muzyką wychodzić na zewnątrz przy okazji także kolędowania, jakieś pomniejsze koncerty pierwsze, natomiast formacja Obywatele DT, no uznaliśmy w pewnym czasie, że warto się zająć muzyką troszkę bardziej poważnie. Chcieliśmy, żeby z nazwy kojarzono nas z Dąbrową Tarnowską, do której jesteśmy na pewno bardzo przywiązani. Ważnym punktem w genezie naszego zespołu były też ogniska plenerowe, jakieś takie imprezy ze znajomymi. Tam chyba pierwsze takie autorskie rzeczy powstawały. Nazwa zespołu mi się jednoznacznie kojarzy z formacją założoną przez Grzegorza Ciechowskiego. Czy to był specjalny zabieg, czy to jest czysty przypadek? Tak, jest to takie puszczenie oka. To właśnie przy domku artystycznego Obywatela GC. Aczkolwiek też zbiegło się to czasowo z funkcjonowaniem tak zwanych obywateli RP. My to tak zawsze też do polityki puszczaliśmy oczko, dlatego też tak nawiązaliśmy, no wtedy na czasie do tej nazwy, teraz już nikt o tym nie pamięta, ale wtedy to było dosyć chodliwe. Tak, jest to takie nawiązanie, ale nie tylko do osoby Grzegorza Ciechowskiego, też do, powiedzmy, obywateli RP. No i oczywiście też do naszego miasta, bo ponieważ ten skrót jest bardzo dźwięczny, spodobał nam się. I na pewno dobrze się czujemy teraz z tą nazwą, żeby ten naszą ojczyznę gdzieś promować dalej. Tak jest. No jest to obecne definitywnie w naszych tekstach i myślę, że będzie też w przyszłych, które powstaną. Ja osobiście, gdy słucham waszych utworów, to słyszę takie nawiązanie do muzyki lat 80. Chciałam zapytać, czego się u was słuchało w domu i jak to na was wpłynęło? Trudno określić jakby jeden gatunek muzyki, natomiast na pewno dużo muzyki z lat 80. się przewijało. No cóż, rodzice na pewno czują te klimaty właśnie tych lat najbardziej, dlatego też ballady Leonarda Cohena czy szał zespołu Bonnie M jest mi na przykład osobiście dobrze znany i często obijały się o uszy te właśnie hity. Natomiast wpływ na naszą muzykę no, ma dużo więcej czynników. Nie wiem, jak u ciebie, Norbi. Ja swoją przygodę na gitarze zaczynałem od brzmień rockowych, ponieważ tego właśnie słuchali moi rodzice. To były głównie takie klimaty ballad rockowych, przede wszystkim Skorpionsów, też Metaliki. Tak, i pamiętam, że na początku, jak jeszcze grałem takie, powiedzmy, folkowe rzeczy, to nie za bardzo mi to
za dzieciaka się działo. Dopiero jak zacząłem grać rzeczy, powiedzmy, na przesterze, ostrym brzmieniem, wtedy dopiero złapałem bakcyla gitarowego. Także muzyka lat 80. faktycznie przyczyniła się do rozwoju mojej pasji, głównie ta heavy metalowa. To jeszcze nie wybrzmiało w tej rozmowie, ale jesteście kuzynami. Może powiedzcie, po kim odziedziczyliście takie geny muzyczne? Naszych muzycznych genów upatrujemy przynajmniej pod kątem instrumentalnym od naszego dziadzia, który jako jedyny członek rodziny, którego kojarzymy, grał na instrumencie, na harmonii. Reszta członków rodziny, musimy to uczciwie przyznać, reprezentuje spore predyspozycje wokalne, to znaczy zawsze lubili śpiewać, dobrze im to wychodziło i inspirowali nas też do podjęcia różnych prób śpiewu na dwa głosy i w ogóle do umuzykalnienia naturalnego. Natomiast tak, instrumentalnie, ten nurt instrumentalny zdecydowanie przechodzi jakąś swoją reaktywację tutaj w młodszym pokoleniu. Tak, mój dziadek, pamiętam, też opowiadał mi anegdotę, że jemu w szkole podstawowej ukradli skrzypce i przez to jednak nie grał na tych skrzypcach, ale był taki epizod. Mój tata też grał chwilę na akordeonie, ale chyba też to było na tyle młodym wieku, że takie folkowe klimaty mu nie podeszły i przestał grać. Natomiast poczucie rytmu ma wyśmienite, jest królem parkietów wesel, jeżeli tylko się na takowym wydarzeniu znajdzie. Także te geny muzyczne, myślę, że w pewnym sensie są obecne. Znakomicie się na pewno teraz uzupełniamy na wszelkich spotkaniach rodzinnych, gdzie odpowiadamy za warstwę instrumentalną, natomiast wspaniale komponujemy się z chęcią śpiewu. Norbert, wspominałeś, że grasz na gitarze. Jakie jeszcze instrumenty wam towarzyszą na scenie? Bo jest jeden taki mocno egzotyczny i myślę, że nasi słuchacze mogą go zupełnie nie znać. O czym mówisz? Bo szczerze powiedziawszy, nie wiem. Zapewne chodzi o kachon. Tak. Kachon jest to instrument rytmiczny. W zasadzie jest to bęben o różnych, tylko dysponujący różną charakterystyką brzmienia. Ja pierwszy raz z tym instrumentem spotkałam się właśnie podczas waszych koncertów. Tak, na pewno jest ten instrument wciąż jeszcze nie tak bardzo popularny, jednak kapele przyzwyczaiły nas do standardowych setów perkusyjnych, zestawów ze stopą, werblem, tomami i tak dalej. Natomiast w graniu akustycznym, gdzie często bierzemy pod uwagę też transport instrumentów czy ograniczone miejsce, kachon sprawdza się rewelacyjnie i znakomicie zastępuje wiele perkusyjnych brzmień, a przy okazji ma taką swoją właśnie charakterystykę typowo akustycznego grania, która w naszym zespole się sprawdza. Generalnie genezą zespołu też była chęć zarabiania jakichś pieniędzy, może zarabiania to za duże słowo, ale dorabiania sobie jakichś pieniędzy na grze. I tutaj chcieliśmy mieć taki instrument, który łatwo można było zaimplementować w przestrzeni, powiedzmy, jakiejś tam komercyjnej, barowej. Na jakich jeszcze instrumentach gracie? Bo tutaj skupiliśmy się na tym kachonie, ale też inne instrumenty brzmią w waszej muzyce. No to oczywiście klawisze, którym tutaj wiernie... Tak, mamy dwóch absolwentów szkoły muzycznej na tym instrumencie, także jest nawet w rezerwie. Jest do wstawa. To jest ten instrument, z którym ja się raczej nie rozstaję, do którego bardzo przywykłem i się bardzo dobrze z nim czuję, więc w tej dziedzinie zawsze się rozwijałem jak mogłem. Natomiast to, że Kuba po prostu wnosi dużo ciekawych instrumentów, perkusjonaliów. Myślę, że harmonika tak podkreśla ten nasz bluesowy charakter bardzo mocno. Mi się wydaje, że z żadnym gatunkiem mi się tak harmonika szczerze nie kojarzy, chociaż generalnie instrument ten był stworzony do grania folkowego, ale przez odpowiednie zaciąganie powietrza do buzi, wtedy dopiero właśnie ten charakter bluesowy, że tak powiem, się uaktywnia w tym instrumencie i na tym bazujemy w naszym zespole. I tutaj Kuba robi świetną robotę. Zespół to jest taki system naczyń połączonych. Czy zdarza wam się kłócić często? Jak sobie radzicie z konfliktami na tle artystycznym? Nie ma u nas konfliktów na tle artystycznym. Żartuję, nie no, prawie nie ma u nas konfliktów na tle artystycznym. Raczej dochodzimy do konsensusu drogą kompromisu, o ile tylko ten kompromis jest dobry, ponieważ jeżeli już zakrawa o jakieś półśrodki, to wtedy ktoś się jednak postawia, tylko to też znowu, raz jeden, raz drugi.
myślę, że tutaj u nas jakoś ta demokracja w zespole się sprawdza. Zawsze jakoś krzyżują się może jakieś pewne wizje zagrania danego utworu, natomiast uważam, że dobrze, że te różnice się pojawiają, że pomysły są różne i mamy w czym wybierać, co będzie w efekcie końcowym brzmieć najlepiej. I właśnie w ten sposób działamy, że ten kompromis zazwyczaj osiągamy. Tak, poprzez dyskusję, drogę empiryczną przegrywamy sobie jedną wersję, drugą wersję, nagrywamy sobie, potem odsłuchujemy. Często też sięgamy po opinie innych. Tak, tak, tak. Co lepiej brzmi? Nasi rodzice mają wiele opinii na temat naszego grania. Także wszystkie bierzemy pod uwagę. Czyli dobrze rozumiem, nie ma lidera, działacie na zasadach demokratycznych. Tak, myślę, że każdy jest liderem jakby w swojej działce. Myślę, że ja jestem takim liderem artystycznym z racji jakby tego, że głównie to ja komponuję, piszę teksty. Tutaj chłopaki są po szkołach muzycznych, więc czasami, więc na przykład Rysiek myślę, że tak przewodzi, jeśli chodzi o takie smaczki w aranżacjach. Jeśli coś musi być, że tak powiem, zagrane w punkt, to on to umie wyłapać. Natomiast Kuba jest naszym takim liderem od innowacji. Dokładnie. Wprowadzania nowych instrumentów i ich zastosowania w naszych kawałkach. Norbert, pytanie do ciebie. Co stanowi dla ciebie inspirację w czasie pisania tekstów? Inspirację stanowi życie codzienne. To, co widzę za oknem, w telewizji, w internecie, w kontaktach z innymi ludźmi. Trochę autopsja, trochę to, o czym rozmawiam ze znajomymi. Moje historie, cudze, czasami część jest prawdziwa, część jest zmyślona totalnie. Bo to w ogóle brzmi tak, jak się słucham wywiadu ze stand-uperami. Ktoś ich pyta, skąd biorą żarty. I to tak, no trochę to jest właśnie, trochę jest fantazji, trochę jest faktycznie prawdy. Relacje z innymi ludźmi po prostu mnie inspirują chyba najbardziej. Nie mieliście obiekcji co do zagrania tego kawałka z Hot Citizen Challenge na koncercie ostatnio? Nie, nie mieliśmy, nie. Czyli lubicie prowokować. Trudno jest, gdybyśmy musieli się przesadnie bać czegoś. Artyści raczej powinni mieć taką swobodę działania, swobodę wyrażania myśli, poglądów. To nie jest też tak, że przecież afiszujemy się z czymś, co rzeczywiście nas dotyczy, natomiast są to często problemy, jakieś społeczne kwestie, które są w aktualnym czasie gorące i przyciągają uwagę społeczności, dlatego swoje 3 grosze wrzucamy do aktualnej sytuacji społecznej. Tak, no i bez grama agresji, wszystko na luzie. Jak to się mówi, no hard feelings. Ostatnio w radiu można posłuchać utworu Anuszka Krzysztofa Zalewskiego. On bezpośrednio nawiązuje do powieści Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata. Czy dla was literatura mogłaby stanowić takie pole eksploatacji twórczej? To znaczy, może na razie z tych piosenek, które są, raczej nie były inspirowane bezpośrednio literaturą. Gramy piosenkę o nazwie Biała Lokomotywa, gdzie tekst jest po prostu w całości zaczerpnięty z twórczości Edwarda Stachury, jest to jego wiersz. W drodze jest jeszcze jeden utwór, ponieważ zacząłem ostatnio czytać ludową historię Polski. Interesuję się troszeczkę tematem relacji pomiędzy chłopstwem a szlachtą w wiekach minionych. I utwór właśnie będzie dotyczył takiej mocno zaognionej relacji na tej linii. Także takie inspiracje, można powiedzieć, że są w naszej twórczości obecne i będą na pewno w przyszłości bardziej jeszcze. Sądzę właśnie, że tak będzie. Norbert często przychodzi z pewnymi myślami, koncepcjami nad następnym utworem właśnie po przeczytaniu jakiejś lektury, także jestem pewny, że takich inspiracji będzie w przyszłości więcej. Tak sobie myślę, że nawet jeżeli jakaś książka nie była bezpośrednią inspiracją do napisania jakiegoś kawałka, to one gdzieś w nas siedzą i podświadomie to gdzieś w tych tekstach, czy nawet w emocjach, ponieważ muzyka też jest emocją, one emocje też się skądś muszą brać. Na zakończenie zapytam, jakie macie plany i cele na przyszłość? Na pewno chcemy wrócić do tej rzeczywistości koncertowej w częstszym wymiarze niż to, jak to wygląda teraz. Jeszcze szybko nawiążę do tego, że atmosfera lockdownu i zamknięcie takiej izolacji popchnęła nasz zespół do przodu pod wieloma względami, że ruszyliśmy z tą internetową stroną.
ruszyliśmy z nagrywaniem kawałków, więc ten trend na pewno będziemy kontynuować. Staramy się regularnie zamieszczać utwory i wszelkie wydarzenia z naszym udziałem na naszej stronie facebookowej, na Instagramie także od niedawna. Więc to będzie dalej jeden z priorytetów. Kolejne nagrania, regularny kontakt z poszerzającą się społecznością, która nas obserwuje. Mamy w planach na pewno zmontowanie fajnego pierwszego teledysku. Chcemy się do tego możliwie porządnie zabrać. Mamy jeszcze kawałki, które nie zostały przez nas nagrane i na pewno podejmiemy tę próbę nagrania dźwięku oraz realizacji wideo, wypuszczenia pierwszego takiego klipu też w świat. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy cały czas jest ten cel nagrania płyty. Mamy już kilka utworów na swoim koncie. Myślę, że wystarczającą ilość do stworzenia pierwszego krążka, aczkolwiek, tak jak mówiłem, na początek będziemy chcieli nagrać teledysk, żeby jeszcze lepiej się jakoś pokazać w wirtualnym też świecie. Planujemy rozbudować też trochę marketing naszego zespołu, zorganizowanie odzieży, jakichś koszulek z logiem naszego zespołu. Tak, pozdrawiamy z tego miejsca naszego nadwornego grafika Kubę Litwornię. Tak, no myślę, że to jest... Będzie robota. Będzie robota. Jest to naturalna kolej rzeczy w tym przypadku, więc do tego wszystkiego oczywiście dokładamy w planach koncerty gdzieś na świeżym powietrzu także i gdzieś nie tylko lokalnie tutaj w Dąbrowie, Tarnowie też może się uda w Krakowie gdzieś znaleźć okazję do występów, także będziemy na pewno na takie okazje polować. Wiemy na pewno, że będzie łatwiej mając już nagrania, bo zazwyczaj ktoś, jeżeli bierze pod uwagę zaproszenie jakiegoś zespołu na różne okoliczności, to potrzebuje nagrań wcześniej. Także teraz dysponujemy takim materiałem, który nam pomoże może szybciej podjąć komuś decyzję o zaproszeniu nas do grania. Dokładnie, ponieważ dotychczas, jeszcze w tych czasach powiedzmy przedpandemicznych, funkcjonowaliśmy bez tego backupu w postaci fanpage'a na Facebooku i bez kawałków na YouTubie, także było sporo ciężej. Nie chcę tutaj zapeszać, zaraz będę musiał stukać w drewno, ale spodziewamy się, że teraz by to poszło dużo, dużo łatwiej z tym, żeby gdzieś zagrać. To ja wam życzę, żeby się wszystkie te wasze plany ziściły. Dziękuję za rozmowę. Moimi dzisiejszymi gośćmi w Bibliowrotku byli członkowie zespołu Obywatele DT, Norbert Giza i Ryszard Strep. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Ja tylko przypomnę, że w skład formacji wchodzi także Jakub Dybowski, który dzisiaj nie mógł być z nami. Ja również zapraszam Państwa na kanał YouTube Obywateli DT, na fanpage'a na Facebooka oraz na Instagrama. Zostawiam Państwa teraz z utworem Na papierze. Grają i śpiewają Obywatele DT. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za miesiąc. Edyta Więcek, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. To, w co wierzę, chcę mieć na papierze. Niech papierze ogłoszą cuda, wtedy uwierzę. Tak to nie, no bo jak? Chcę sobie pomóc, nie robić krzywd nikomu. Siedzieć w domu, a może nawet wyjść z nałogu. Ale nie wiem jak. Co by było, kiedy uwierzyłby tak mocno? To by było piękne, poleciałby stąd w kosmos. Co by było, kiedy zaufałby ci odco? Pewnie bym zapomniał i poszedł drogą prostą. Padałem na kolana.
gdy piłem za dużo szampana. Bywałem uprzejmy i dobry, lecz tylko dla zasobnych cór. Tak było, no i już. Drogą